Wiesz, kiedy nastąpi moment, w którym zaczniesz dobrze rysować? Nigdy. Zawsze będziesz widzieć mankamenty swoich prac. Niezależnie od tego, ile lat na to poświęcisz. Na początku nauki nic nie wychodzi. Proporcje są tragiczne, światło cień również. Portrety bardziej przypominają szympansa po udarze niż twojego modela. Nawet jak twój poziom będzie wyższy, ty dalej będziesz doszukiwać się kolejnych błędów. Szczególnie patrząc na pracę innych. Dlatego jeśli chcesz rysować coraz lepiej, to jedyna osoba, z którą powinieneś się porównywać, jesteś ty z przeszłości.